Dzisiaj razem z ekipą zagramy w Lethal Company na ogromnej paczce modów, która kompletnie zmieni grę. Dzisiaj wydarzy się dosłownie wszystko. Zaczynając od zbierania złomu poprzez zakładanie maski, a kończąc na atakach przeróżnych potworów. Więc jeżeli lubicie Lethal Company, a także odcinki z ekipą, to zostawcie łapkę w górę, a także suba na tym kanale. Let's go! Cześć. No nie wiem jak u państwa, ale u nas minęła 9. Let's go! WS tylko możecie. Można zaczynać robotę. No oczywiście. Robotę. Wybiera jakiś księżyc i lecimy. Dobra, Moon, z Lethal Company jedziemy. Pieniądz. Zamów nam latarki. O, latarki. Pieniądz. Tak, w tej grze trzeba używać latarek. Tak? Ale nie mamy nic kompletnie. No, pierwszy dzień. Trzeba zarobić trochę na złomie. Dawaj boomboxa na Titana. Co? Dobrze. Bo. Ląduj. Okay. Lądujcie panowie, jesteśmy na wał, idziemy zbierać max, tylko ty możesz. Dobra. Jak biegamy, jak debile. Czyli to mamy latarki, max. Rozumiem, tak? Ląduj. Tak, będziemy mieli 5 latarek. Nice, ląduj, dobry start. Kurwa. No, na bogato. Zaczynamy. Czemu mi się to wywala? To się wywala? Tabliczka. No ląduj! Zmówię. Czemu się wywala? Zniknęła. Ja nie wiem, co jest z tą tabliczką, chyba. Dobra. O. Pośledzony papier masz i tyle bym powiedział. Dobra, wylądowaliśmy, to lecimy. Coś ty to nie jest. O tak. Pogoda zła? Wow. Przysięga. Pszczoły elektryczne. Rakieta, pumpkiny. Rakieta. Baga na pszczoły. Szybko. Let's go. 7.56, zaczynamy robotę. Lecą pszczoły za kimś. Ale co jest? Straciliśmy pracownika w pierwszych minutach. Już. Ja nie wziąłem, bo były osy. A, dobra. A żyją wszyscy. Myślałem, że już umarł. Gdzie mi taki farmazon? Nie wszyscy żyją. Ja już liczyłem na to, że wiesz, ktoś umrze i będzie premia jakaś od szefa. Na to, no dobra. Nie. Pół roku od Halloween minęło, co tu pumpkiny robią? Nie wiem. No bo to jest pumpkinowa planeta. Wszyscy idą, a dobra, wyjdziecie wtedy, to ja pójdę górą. Ja idę dołem. Ja idę za wszystkimi w sumie. Dobrze, że górą nie poszliśmy. Bo by się zawalił ten most. No myślisz? Dobra, to nas tu czeka. No, czy, ja tu gruby jeszcze. Chodzimy. Czy są jakieś nowe fajne? Tak. O, co to jest? Co jest? Pierwszy raz Garry's Mod. Garry's Mod. To jest bunkier? Nie. O kurde. Tylko kanały. Co to jest? Give me that. Kolba. O, siema panny. Halo? Siema. Halo? Ty, akumulator tu leży jakiś, co to za miejsce? Ja mam drzwiami tutaj, ja mam zejście do jakiegoś kanału. Jezu. Co to jest? To jest jakaś nowa mapa, Max, czy o co chodzi? Na kanałach. My jesteśmy za mapa. Use door. Ale kanał. Bez kitu. Dobra, weźmy to. Ja wezmę. Panowie. Poczekajcie na mnie. Siema, ja odnoszę do drzwi tylko jak coś. Dobra. Albo w sumie na zewnątrz to wyniosę. Siup. A w sumie kolbę też wyrzucę. Po co mi to tutaj? Dobra, szybko do środka. Siema. Idę zbierać złom. Takie jest moje zadanie. A to drzwi były. Dobra. O. Ej, no niewiarygodne, że ja już się zgubiłem. Tak na starcie. Ej, chłopaki, gdzie jesteście? Locket. Oni poszli dalej. Ja się zgubiłem, nie mogę znaleźć przejścia. Poszli, bo tutaj dalej, prosto tutaj masz. O. I w... A, tu jest, dobra. Ojej. I tu w lewo. I oni poszli chyba w lewo. Tak, musieli pójść w lewo. To co się dzieje? Nie wiem, to jakaś dziwna mapa. Ja nie wiem, z jakiej to jest paczki modów w takim razie. Nie, mi to wygląda jak jakiś taki Garry's Mod, albo nie wiem. Te beczki z Garry's Moda ewidentnie. O! Co tam panowie? Siema. Roki spadł! No, co? Już! Tak. Bo tu uważajcie, bo tutaj jest duża przepaść. Jedynie co, po czym możemy chodzić, to wow. O rurę. O wow! No, no, no ja tam nie idę, naraz. Ja też nie idę. Ja widzę jego latarkę tam na dole. A no, jest latarka. W lewo. Cicho. Słyszałem muzykę jakąś. Jaką muzykę? Ambient taki organy jakby.
Nie było żadnych orkanów. Były, były. Ja się boję, że mogę zostać zaatakowany przez kogoś. Problem, bo nie ma przejścia dalej za bardzo. No bo to jest Fire Exit, więc pewnie jest jedno tylko przejście. Znaczy tam są te rury, niby można po tych rurach skakać, ale... Wiesz co, ja bym nie chciał umrzeć pierwszego dnia w pracy. Jakieś przejście tutaj, patrzcie panowie. O! Dobra, idziemy zobaczyć. Znajome schody się pojawiły. Znajome schody. Mi się podoba. Znajome schody są dobre, bo są znajome i wiesz. Wiesz jak się po nich wchodzi. Schodami. Tak, i możesz się na nich nie wywrócić, bo je znasz, bo są znajome. A to jest locked. O, czyli rury nam zostają. No, rury. Rury to jest jedyne głupie szczęście. Rury. No jak rury? A przecież a inne wejście jeszcze jest przecież. Fire a faktycznie. Jest jeszcze inne wejście, jest tylko ten, Fire Exit oraz Main Entrance poprzez tą drabinkę tutaj. No to rury. No jak? Okay. No ale nie byliście w głównym wejściu przecież, no to ja. Nie no, Chucken był chyba. Ja nie wiem. Był? Nie no, my... Wy poszliście górą, a my poszliśmy dołem. No nie, tak. Ja poszedłem dołem, ale tu Chucken chyba, Chucken był w głównym wejściu. No. A pa, biegnie tam, faktycznie. No. Cześć. Czyli no dało właśnie. Się, dobra, czyli nosimy rzeczy. A, no dobra, to no w sumie na to wychodzi. No, weź no, jedną skrzynkę i będziemy mieli wszystko. Tak, tak. Znaczy, i a co ty wypuściłeś? Tak, wypuściłem jakąś A, dobra, rybkę. To ja mam, ja nie mam nic. O, dobra. Nie, no, ja miałem cały ekwipunek zawalony. Aha. Ej, w ogóle słońce. Czyli tam tylko rurami można było iść. Ale fajne, tak, bardzo tak. Klimatyczne. Bardzo fajna mapa, podoba mi się. Takie kanały, no, fajnie no, no, się tam no, no. Chodziło. Ale wiesz co, chciałem spotkać tam jakiegoś potwora, tak? Po prostu poszedłbym jeszcze tam dalej, żeby zobaczyć, czy coś jest. No, wydaje mi się, uwaga, że... uwaga. Aha, zanieśli. No, no, no. Ja w ogóle no, no. Zapomniałem, że prawem się skanuje, tak dawno nie grałem w tę gierkę. Tak. No, to o nie, osy, osy. Albo pszczoły. Spokojnie, one są niegroźne. Jak będziemy odlatywać, to je wezmę. Ja mam wyrąb, ale... Idę po pszczółki. Bierzesz pszczoły? Tak. Oszalałeś chyba. To się źle skończy. No, dobra, ja wyrzucam rzeczy, proszę. Tyk. Zarobiona kaska. Nie wracamy tam jeszcze? Nie, bo on już bierze pszczoły, to już nie wracamy. Czekajcie. Czekaj, to jest twój pierwszy dzień w robocie. Chcesz zginąć? Można wrócić tam, jeżeli chcecie. Odstawiłem te pszczoły tak, że one nas nie dosięgną. Aha, ale to... na mostku tam. Okej, dobra. Ja bym tam wrócił, tylko że jedyne przejście to są rury, nie? To nie wiem, czy chcę tam iść. Myślę, że skakanie po rurach, jeżeli nie są ślizkie, to łatwo powinno nam pójść. No, to możecie iść. Ja mogę tu nadzorować. W razie w jakbyście poginęli, nie? A we dwójkę? No dobra, ale nie odlatujcie idziemy? Bez nas. Tak, idziemy. No właśnie. Co się może wydarzyć? Przynajmniej dowiemy się, co jest za rurami. Ale czekaj, do której godziny my mamy tutaj być? W sensie, o której do 18 chyba jakoś, aż się nie ściemni, bo w nocy potwory. Czekaj, gdzie tu się szło? A tu. Ty, idziemy. A tutaj, no. Ale to idziemy Fire Exitem od razu. Tak. Max, my idziemy dołem do rur! Czy on słyszał to, jak myślisz? Nie słyszał, nie ma szans. A, dobra. To jest za daleko. Musiałeś głośniej powiedzieć po prostu, tak. Max, idziemy tam dołem. Ej, zróbmy tak, że jeden z nas pójdzie rurami, a drugi zda raport, że ta pierwsza osoba zginęła. Bo to będzie taki, dobra, wiesz, ja dowód mogę... na to, że ktoś zginął. Dobra. Ja mogę zdać raport, nie ma żadnego problemu. Dobra, to ja będę skakał w takim razie. Ty, ale teraz tu już będą potwory, prawda? Nie, jeszcze nie będzie. Bo jest 14 dopiero, a potwory są po zmroku. Mhm. A Maxa powinniśmy gdzieś tutaj widzieć. O! O! Okay. O nie! Freddy! Nara! Jaki kruj! Czemu? Dobra, nie ma go. On się... Nie ma go. Nie ma ale go. Tam nie ma ale nie ma przejścia, na rurami będzie skakał, to cię dorwie. No to lipa, to nic ci zrób. Nie będzie rur. Ja bym poszedł, ale... A ja Flotarowi mówiłem, że nie będzie potworów. A jednak no, były. Okłamał mnie. Przepraszam, okłamałem. No, dobra, albo możemy wrócić i tak mamy dużo kaski, więc... Tak jest. Jest, ale mapa fajna. Ej! No, co on robi? To Rocky. A, okej. Okay. A, dobra. Tak, bo nas obserwuje cały czas. No serio! Oho. Nie ten dawni los, nie tędy, nie wchodź tędy, to jest ten ul. Au! Żyje! Żyje! Ała! 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 Dziabło mnie! No leć! Leć, bo mnie dziabią! No Chucken, co ty stoisz? Leć, bo mnie dziabią!
Chaken, nie słychać się! Chaken! Chaken? On to nie jest Chaken! To nie jest Chaken! Nie, to jest Chaken! To jest ten! To jest Mimik! To nie jest Mimik. Założył maskę! Nie, to byłoby widać. Ha. Chaken, Gamoniu, powiedz coś! Troluje nas. Oślepcie go, oślepcie go. Oślepiam go. Ja oślepię go blaskiem moich... Stroboskop, let's go! Strobol. Ja jestem Pusia i ja jako jedyny przeskoczyłem przez te rury całe. Ja też chciałem, tak? Ale na koniec, ale się nie dało. Chakenowi zrezygnował do Excelera. Co? O, ty! Chaken debilu pszczół się nie kładzie przy drabince, ty! Brawo! A ja ci lepiej pokażę. Te dwa palce. Ja muszę sobie doładować latarkę. No niestety, nic z rur. Może jeszcze raz nam się trafi ten sam dungeon. Rury, tragedia, one są tak slippery. Zaraz. A czyli były takie slippery? Tak się dziwnie po nich skakało, dziwne kolizje. Ubierz się. Ja mam problem taki, że latarkę gra była taka mega cicho, jak przyszedłem za pierwszym razem, a teraz z powrotem jest głośniej. What the fuck? Nie podniesiesz latarki, dopóki nie wylądujemy. To jest moja latarka. Nigdy Chaken, więcej nie kładź pszczół przy drabinie! Ale ja chciałem ją wziąć, jak będziemy odlatywać, no! No hej, kurwa, co to ma być? Co tam widziałeś? 10 zł za wąchanie bąka. Dobra, to musimy wylądować w takim razie. Tak, jeszcze musimy grać. Jakie księżyce masz? Czyli lądujemy i możemy grać dalej, rozumiem. I tak. Okej, dobra. Czyli wracamy po reklamach. No ofensywa. Wracamy po reklamach. Give me latarka. Offins. Give me that. Jezu, jak ty biegasz w miejscu? Czy ja usłyszałem offins? Musisz sobie latarkę kupić, bo ty zginąłeś. No właśnie. No offense. Ciota. No offense. No offense. Szczęśliwego Tuesday, what the fuck? Siup. No mamy ten. Atak. Czy to nie jest przypadkiem ta sama mapa, nie? Nie, to jest inna. Przecież wał było kuźwa leśne, mordo. No ale to same są dynie. Tutaj trzeba kucnąć. Dobra, dzięki za serio? Info. Serio? What the hell? To będzie. A czemu takie echo słyszę od Chakena? Bo jesteśmy w dużej okolicy, gdzie jest duża okolica i echo się rozwija. A, dobra, Maxis dobra. Pierwszy. Dobra, no, ale złamiasz pierwszej klasy w końcu. Nie dziwię się, że pierwszy. I do środka. Banka! No i przestań twerkować tą dupą. Witajcie w bunkier. Bunkrze. The bunkier. Yep, the banka. Nowe księżyce. The banka. A to nie byłeś w bunkrze jeszcze? Nie byłem. Uwaga, bo tu może być dużo takich działkowych rzeczy i strzelających. Słyszałem? Nie. Uważaj. Się, słyszę. O, butelki. No, nie można. Trzeba być tu ostrożny. A ładnie to wygląda. Bunkier jest bardzo obszerny, że tak powiem. I no, taki właśnie dużo otwarte przestrzenie są. Mhm. Ale łatwo, wydaje mi się, że bardzo łatwo będzie, wiesz, jakiegoś potwora wypatrzeć, jeżeli coś tutaj będzie. Powiem tak, niby tak, ale z drugiej strony masz dużo zakrętów i się łatwo idzie zgubić. Spokojnie, ja znam trasę. Nic tu nie ma? Nic nie ma kompletnie. Siema, jesteśmy za ścianą. Czy wy też jesteście na tej mapie? Czekaj, twerknę im przez ścianę. Pokaż dupę. Nie, chyba nie widać. Chyba. Nie, nie można. Nie ma tu nic robić. Dobra, musimy poszukać jakiegoś innego przejścia. Tak, tu kompletnie się znaleźliśmy. Lipa. No, nie, musimy chyba tam wrócić do nich i tam coś spróbować. Też mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. Wróćmy do nich. Tutaj jest! Śrubę znalazłeś. No. Pierwszy blok, dobrze usłyszałem? Blok? Nie, pierwszy drog chciałem powiedzieć. A, usłyszałem blok, że to Minecraft. Pierwszy blok. Co to tak syczy? Nie, nic nie syczy. Nie wiem, coś syczało. Nie. Dobra na przygodę. Cześć, siema. Macie coś? Ja mam coś takiego. Nie mam, ja mam śrubę. A to nie ma przejścia tam na górę, jak byliście, czy jest? Było wejście do góry, ale tam był ślepy zaułek, dokładnie. My tu byliśmy na wprost, ale tu nie byliśmy, o. O, tutaj w lewo może. Uważaj na działka, bo tutaj działka strzelają przez ścianę. Ale drużyna idzie. Ja tu byłem ogólnie, ale nie wszystko zwiedziłem. Coś słyszałem potwarkę, coś? No, jakieś... Deski słyszałem, jak był łamany. Czemu moja postać skacze sama? Nie, to lubi, Mario. To dziwne.
Masz czerwony kolor jak Mario, skaczesz. Aha. No w sumie to by się zgadzało nawet trochę. Idź szukać księżniczki Peach w bunkrze. Sorry, pizza się jest na Nadal Castle. O. Ej, to już nie ma żadnych dróg. No właśnie. A... Co to było? Co to za ambientent? Coś wyszło z wentów, to chyba to był dźwięk. No, tak. Skrzypnięcie drzwi takie. Oj. A tu byliśmy? Nie, to jest wejście. Ej, to jest wejście. A, dobra. Żartowałem! Trollować chciałem. No wiadomo. No. Ej, nie, wydawało mi się, że coś idzie tutaj. Chodźcie tutaj, wydaje mi się, że na górę powinniśmy pójść. Nie, oni byli, tam jest ślepy zaułek. Stamtąd a tu? Przyszli nawet. No. New creature. Oho. No, zaczyna się. Skończy. Patrz, tu chyba jeszcze nie byliśmy. A może byliśmy? O. A to jest to nasze miejsce chyba. Tak, po drugiej stronie po prostu oni byli wtedy. To że nic tu nie ma? No nie, no to wygląda, że... Ale lipa, kompletnie dobra. Nic. Ale powinno być jakieś nowe stworzenie jakieś, ale nic nie widzę. No ja bym nie chciał jakichś nowych stworzeń tutaj poznawać. No wiesz, dodaliśmy coś, ktoś coś spotkał, nie? A. Tylko... Wydaje mi się, że koniec, ewakuacja po prostu? Chyba, że jakiś Brexit? Jedynie? Nie wiem, nie wiem. Dobra, poszukajmy. Dobra, wy... O! Za darmo? Czekaj, a... Zobacz, ktoś położył. Ja bym to zajął. Fire Exit. Nie wiem, gdzie to jest Fire Exit, niestety. No ja też nie wiem, myślałem, że ty wiesz. Tu chyba. Oho. Ja tak, tu, ho. Jesteś pewien? Nie. Aha, no. I have no idea where I'm going. No tu jest, tak, tu jest Fire Exit. No... To jest to miejsce właśnie. No dobra, to nie jest to miejsce, żartowałem. Przebiegliśmy się. Ja bym na pewno wziął te przedmioty, zaniósł. No to możemy zrobić, przydajmy się na coś na tej misji chociaż. No właśnie. O, jest ktoś, ja siema. Siema. Jest jakieś dalsze przejście albo jakiś Fire Exit? To gdzie co wy pora? Dalsze przejście? Siema. Jak? Chodźcie, bo ja sam tu się cykam. Okej. To my jesteśmy tacy głupi, że nie mogliśmy wejścia znaleźć. Będzie no flotar. Się rozeszliśmy, no. Tak. O jest, tak, flotar, chodź. Jestem, tylko no musiałem być. O szczur chodzi. Szczurek? Ja nic nie widzę. Bo my poszliśmy tam, a już zawróciliście wtedy, a tu jeszcze nas nie było. Aha. Nie, no to my tutaj my byliśmy, Admiros, na samym początku. Nie, a może tak. A nie, to nie, bo to schody są na górę. A to nie byliśmy. No. Tam dalej są schody w dół jeszcze. Co? O kurde. Jakim cudem to powiedzieliśmy? Usłyszałem na ambienty, to zrezygnowałem. Aha. A tu nic nie ma? A tutaj mi się pojawiło, że wyświetlono nowe dane istoty, to już zacząłem stać. Dobra, to ja idę na zwiady w takim razie. Zrezygnowałeś. Już sam tak byłem i już nie mogłem was znaleźć. Aha. Tylko, że mam 25% latarki. No właśnie, niech jedna osoba może świeci, co? Ja mam dużo. Głupie. Tu nic nie ma. Coś idzie? Nie. Tu jest drzwi są. Otwieram. Open. Oho. Ej, to ślepy zaułek, którym nie ma kompletnie nic złomu. Super piętro. Nic tutaj nie ma kompletnie. Bunkier jest beznadziejny. Opuszczona placówka. No. Ale tam na górę chyba możemy teraz iść. Tak. To było zejście w drzewo. Cześć! O Jezu, wystraszyłem się. Czekaj, gdzie jest wyjście? W tym kierunku? Nie, tam jak na dół idziecie, to jest, nie ma wyjścia. Nie. Dobra. Tu, chodźcie. Tutaj dobra, i w prawo. Idziemy tutaj zobaczyć? Tylko nie macie tutaj... wyjścia. Zresztą cała placówka. Nie. Już wszystko, no. No Marcin, na dół! A, tu! Dobra. Ta, tu w... tak, nie, dobrze idziesz. No, ale musimy tak stąd wyjść, nie? Tutaj po prostu wyjdźmy i tyle. No nie, co to był za pisk? Wychodzi coś z wentów. Nie. A ja nie mam staminy jeszcze. Ale spokojnie, zanim cię to dorwie, to jeszcze masz czas. No jasne, to pewnie idzie. Muszę uciec szybko. Mogą być. O, są te dziadoska. Dziadostwo są, no. Jak co? Babun Haki. Hoki. Babun Hoki? Babun Haki. O, dobrze szedłem tędy. Tu jest Fire Exit chyba, tak? Nie. Nie. My wracamy. A, no to dobrze myślałem, że to nie jest Fire Exit. No. A czekaj, Rocky gdzie jest? No to się idzie. A, idzie, dobra. Babun Hoki. Babun Haki.
Babun haki, są, babu, są agresywne, jeżeli babu, są w babu. Grupie. Babu, skakuj tu! Babu, babu? Babu, babu! Babu haki! Dobra, kurde, ja ze złomu, Jesus! Haki. Aż mi FPS-y zżarło, tak się nabzbogaciliśmy. No, nie, 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 nie. Tak. Ja mam 70, tak, ale jakby 7. mam 40 takie, jak ruszam. Ja mam 62-66. O! Rybka nic chyba, ma. Czy nie? Nie, chyba nie. Nie, Max żyje chyba, jak chyba coś. Z tego. Nie, już to chyba Maxa. To wszystko, co nam potrzeba. Tak, odlatuję mamy z Maxa. Zostawmy Maxa, z Maxem, bo babu miał... gry nie zaatakuje, gdy ja pójdę razem z nim. Kto będzie miał psychikę, żeby... Tu. Powinien się teraz to wcisnąć. Ja nie mam psychiki. Wiesz, oprzeć przypadkowo i cyk, i lecimy, no. Tyłkiem najlepiej. Usiąść, nie? Ojej, wcisnęłeś się. Ojojoj, odlatujemy. Nie, no, nie zrobię tego, nie zrobię. Bo nie ma co. A może tak paluszkiem? No. Tak przypadkowo, nie, bo się zdenerwowali pewnie. Ja już jest 17, niech wracają. Ile można? Aj, 17. No. O, Maxi. Żyją. Gdzie czekam? Nie musimy odlatywać. Bo Mero poszedł ze mną, to ja nie wiem. No nie, bo on się ciebie trzyma. To ci, nie? Kurwa, nie potrzebuję mojego towarzystwa. Ja nie potrzebujesz mojego towarzystwa, kurwa. Gdyby nie ja, liczyłem, że nie dotrzesz. To na przykład byś zginął. I co by było? Co się dzieje? Co to był za dźwięk? No, dobra, zamykam. Nic. Co to był za dźwięk? Nie wiem. Zginął, gdyby nie ty, kuźwa. Ja nie słyszałem no, żadnego dźwięku. By cię zaatakowały. Nie, ale są no, jakieś takie dziwne. Uwaga. Flotar jest... Słyszałem takie ty a gdzie jest flotar? Alarm czy coś? Po prawej stronie, a, po prawej. Nie zauważyłem cię w ogóle. Uwagi brak. Dobra, dawaj jakiś wielki księżyc, kurwa, nie. Jakiś wielki księżyc teraz? Co tam? Wielki księżyc, masywny. Dobra. Huge. Okej. Okay. Nie skacz po naszych maszynach. No właśnie. Po klawiaturze, jak taki kot. Będę tu pisał. Na co polecieli? Daj ten o! Na Titana? Wow. To może kupmy sobie jakieś... A, nie słychać mnie chyba. Kupmy sobie łopaty. Chciałeś to coś. Cię na przykład... Ja chciałem na przykład tego. Titan? Dajna albo co inne. Latarki na odłucie. Latarki na odłucie, jeżeli ktoś dobrze. Złą pogodę. Titan. No wszyscy nie wrócimy, to na pewno, wszyscy nie wrócimy. Oj, nie wiem za bardzo, zależy co nam się teraz trafi tutaj na tej planie. Będzie dobrze. Tak, wrócimy, a tu kojechet przed mordą ci wyskakuje. No nie, nagle, nie? Mam sobie wspomnienia już z tym. Wrócimy wszyscy, Tali. Tak, wszyscy wrócimy. Ja opowiem, że on ja chce wrócę. Nas wyeliminować, żeby premię dostać, ja to czuję. Ja idę z wapem. Ja idę z wapem. O Boże, to się źle skończy. Nic dobrego. O, przynajmniej spokojnie, dobry dungeon. Spokojnie. Luigi Mansion, mój ulubiony. Nie, mi się... Ja bym w głowie uważaj, słyszę jakieś kroki dziwne. Bo tutaj często respi się maska i ktoś może założyć maskę, żeby strollować. Więc jakbyś znalazł maskę, to możesz ją... Załóż ją. Nie. Dokładnie. Idziemy do Chuckena, bo Chucken chyba poszedł po... Jest po drugiej stronie tutaj, tu. Chucken? Słyszałem to, on powiedział, Chucken, gdzie jesteś? Chucken nie żyje. Już? Niemożliwe. Chucken? Skanuj cały czas jak coś, to mnie... No. O, jest, jest. O, jest, siema. Kojechać może gdzieś tu być. Słyszysz taką sprężynę. Zamknij mu drzwi przed nosem i nara. Zamknij. Okay. Idę odnieść rzeczy. Dobra, my tu szukamy. Nie, to jest podejrzane, chyba? Chucken jest tutaj, sekundę był i już odnosi rzeczy. No właśnie. Nie, a nie, wiem. No bo usłyszał Coinheada, nie? Więc... Nie, wydaje mi się, nie, że... Nic nie ma. On mógł znaleźć maskę. Myślisz? Tak, to jest, było takie, wiesz... O. A Miros... Co? Sprężyna. Gdzie? Słyszysz? Nie. Sprężyna. Gdzie? Co? Ja słyszę... Z tamtej strony gdzieś. Moja postać była randomowo skacze. Jakoś tak losowo. Nie wiem, słyszałem na 100% sprężyna. Dobra, wydawało ci się. Nie podoba mi się to miejsce. O, klucz. Klucz. Ale dziwne, że być mi go nie przeskanowało. Być może ten kinitopet, w którego grałeś, klika ci spację randomowo. Ej, weź tak nie mów, nawet odinstalowałem to przecież. Nie powinno to już działać. Stół w regale. O, fuck. Co to jest? O, fuck, rekin! O, Jezu, au. Ratujcie!
Ratujcie! Ratujcie! Jak nie żyje? Żyje! A ty co myślałeś, że nie żyje? Cały czas za tobą! Ratujcie! Rekin, rekin! Do wyjścia! Jupi, nie jupi, nie jupi, rekin jupi! A! Nie mogę! Możecie zanieść itemy, ja idę do Fire Exitu. Ja uciekam, rekin za mną, a wyskakuje mi robaczek i krzyczy: jupi! Świetnie! Fantastycznie! Zanosimy? Mam przy sobie tylko klucz. Ja mam jakąś pastę do zębów? Powiem tak, mam życie na czerwono, mam 20, to ja już się do niczego nie nadaję, tego dungeon. No. A ja go wcześniej właśnie widziałem. Znaczy słyszałem bardziej i później mnie zaczął atakować, ale wyszedłem. No i w sumie wy tam zostaliście, więc. Mhm. Dobra, a tutaj nie będzie tego. Chłopaki, Mach założył maskę. Mówiłem, że ktoś założy. Wiedziałem, że tak będzie. Myślałem, że to ja będę. Ja już to przeczuwałem, tylko tak myślałem, że Chaken założy, bo Chaken mówił: o! Miałem takie: o, pewnie znalazł maskę. Torl. Nie wiem, czy w ogóle wchodzić tam do dungeona. Chaken gdzieś był i uciekał przed tym rekinem. Musimy uratować Chakena w takim razie, jeżeli on tam jest. Dobrze, ja się chyba nie nadaję do ratowania go. Misja ratunkowa. Trzeci dzień pracy. No, ale jesteś pewien, że... Tak? Jesteś pewien, że... że Max założył maskę? No, gonił mnie Max w niebieskim skinie, chyba że to jakimś cudem jest kopia, ale nie. Nie. Mhm. A, no to on założył. No, znaczy, mogliśmy sprawdzić to jeszcze na kompie, co nie? Pospektować Maxa. A, w sumie, prawda. Tak. I którym wejściem? Ej, przy Fire Exitie itemki są. Ja mam bardzo mało życia, więc każdy pierwszy potwór to ja padam. Ja idę zobaczyć, co jest tutaj w tym normalnym może? Ja chyba też w normalnym, bo Chaken dawno się nie odzywał. Ja nie wchodzę. Dobra. Chyba jest bezpiecznie. Nie wiem. Jest bezpiecznie? Jest bezpiecznie? Ale mam perfumy! Mały Yuppie! Mały Yuppie! O, położył. Wydaje mi się, że tutaj się... O, no! No, Yuppie! No! Co się stało? Co się stało? Bardzo podlazłem w niego i w perfumy, które upuścił. Aha. I się wkurzył. O, no to lipa. No, zaatakował. No to Fire Exit w takim razie. No, Fire Exit. Chodźcie do Fire Exita. A może... Ha. Oh, I'm out. Nie. Dobra, jednak Nie. Też nie słyszałem. Nie wchodźcie do Fire Exita, bo tam Max czeka w masce. I się patrzy z regału. Nie ma Maxa w masce. A zakład? Nie ma. Patrz, zaraz będzie wychodził. Ja nie ryzykuję, sorry. What the fuck? Ty tam! Gigant! Co? Nie myślę! Jak on tu wlazł? Nie! Jak on tu wlazł? Słyszę, jak kogoś zjada. Tak, i to chyba Chakena. Chakena zjadł! A Chaken mi ostrzegł. Ratuj się, kto może! Out! Chaken chyba mnie zdążył ostrzec, że to Max. Nie wiem. Mamy to. Jakim cudem ja przeżyłem, ale to jest cud, naprawdę. Też nie wiem. Oj, no zobaczcie, Chaken się nie rusza, więc wydaje mi się, że to koniec. A może on żyje jeszcze, tylko... Nie, dobra, nie żyje. Max się kręcił. Nie. No ja Maxa widziałem właśnie w tym. Dobra, ale ten gigant to był XD. No, że w takim miejscu się pojawił. Na schodach. Czemu mnie nie ostrzegliście o gigancie? Bo sami go zobaczyliśmy w ostatniej chwili. On się pojawił. W tym samym momencie, co ty zauważyłeś? On wszedł na samą górę i w momencie, jak wszedł, to ty się pojawiłeś. Tak, widziałem to. Max, a czemu założyłeś maskę? Co to wam kierowało? Zawadł. A, dobra, no i to mi się podoba. Zawadł. Ale Rocky, miałeś szczęście! Tak. I to ostrego farta, jak cię ominąłem. Miałeś takiego farta, nie? Kurwa, wszystko, panowie! Dobrze. Jeszcze jako matka zacząłem flotarem gadać, nie? No. Ja go w ogóle widziałem, Max, ja się zastanawiałem, czy to Max, ale on tak stał randomowo w ciemności, nie? Dlatego jeszcze latarka mi zgasła do tego. Ja tak mówię: traf na mnie, żebym cię złapał, mówię, nie? I cyk, sprzedajemy, kaska.
Kaska, dużo kaska, kaski. Kaska, panowie. Kupmy sobie teleporter teleportujący w losowe miejsce w dungeonie. Ja bardzo można, lubię. Można, bo będziemy mieli chyba tyle pieniędzy nawet. O, czy będziemy mieli na pewno? Tak, zrobimy! Na luzie, na szybko. Jakiś trzeci rank jeszcze? No! Można odkładać? No, 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 jeszcze no, no. Nie. Dobra. Teraz? A może lepsze latarki byśmy kupili teraz? A to są lepsze. Zapasowe, jak wszyscy giną, więc no... To były najlepsze latarki teraz, co mieliśmy. Nigdy nie mieliśmy lepszych latarek. Jak wygląda stół? Moja ulubiona. Okej. O, nie gad. Co masz ciekawego? No możemy kupić albo teleporter, albo inverse teleporter. Boombox. Inverse. Chcemy do dungeonu. W losowe miejsce. W losowym miejscu? Tak. Ej, bez tego, bez zwykłego teleportu? Tak. Kupujecie coś? No, za 10 latarek kupiłem, zaraz 10 latarek. Dostajesz jakiś discount na to? Na taki hurtowy zakup z latarek? Na falecie. To brzmi jak filmik jakiegoś youtubera. Kupiłem 1000 latarek z Amazona na palecie. Co? Ja pierdzielę, kurna. Wow! Przydatne, bardzo przydatne. To jest przyklejone do twojej ręki. Nie wiem, czy to są najlepiej wydane pieniądze. Dobra, ja mam dość. Z kim ja pracuję? Starczy nam tylko na jeden teleporter, Max. Albo na inwersa, albo na zwykły. Dawaj invert, kuźwa, będziemy się teleportować. Invert? Dobra. Tak, no, ja też jestem za. Ale to każdy w losowym miejscu się respiczy, wszyscy w tym samym. W losowym każdy. Teleportuję bez przedmiotów. To nie skorzystam. Ale fajna zabawa jest, naprawdę. No. Przygoda. Kurna. Co jest? On kupił tylko boomboxa, nie musiałeś go zabijać. No cóż. Chamie głupi. Trzeba było wyrzucić tego boomboxa, kurde. Przecież nie latarki. O, mam. Dobra. Łatarisz, udało się. Brawo, panowie. Pierwsze 3 dni przeżyliśmy. Przepraszam. Ja myślałem, że jeden starczy. Tylko wyjdź, kurwa, wyskocz z tego. Sprzedam się na Allegro. Przejdź się, sprzedaj na Allegro, tak jest. Dobra, lecimy na renda. Ktoś chce lecieć inwersem, leci inwersem, ja lecę main entrance'em. No nie bądź taki, chodź inwersem. Ale lecimy wtedy bez przedmiotów, wiecie o tym. No tak, no i co? Chyba, że jedna osoba weźmie 4 latarki i po prostu zostawi się resztę. Nie, to będzie dobry pomysł. To będzie bardzo dobry pomysł. Ja inwersa tylko kupiłem, bo chcieliście. Jak ja chcecie chciałem. Lecieć, ja was nie zatrzymuję. Ja lecę, kurde. Let's go! Ja idę z main entrance'em. Co ma być, to będzie. Ja już swoje przeżyłem w tej wszystkich? Pracy. Na raz? Lecimy! Chaken, lecimy w to samo miejsce! Powodzenia, panowie. Nara! O! Siema! 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 Jest tu ktoś? Jestem. Siema! 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 Tu, za tobą! Siema! Jest, siema. Żyjemy! Ej, poprosiłem Chakena, żeby wziął latarki. Myślisz, że posłucha i weźmie latarki, żeby nam się w środku? Na pewno. Dobra, nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy. No tak samo. Nie mam latarki, nie mamy nic. Jej. O. Rury? Dobre miejsce. Nie. Tak. To może być to. U, beczka. Musimy cały czas nasłuchiwać, czy kogoś słyszymy. Chłopaki! O, jest! Siema! Siema. Jestem zamknięty! W więzieniu jesteś? Mam kawałek kanałów i mam dwie pary zamkniętych drzwi. Dobra, a Magic 7 ball. Chętnie wezmę. A tutaj są Locket i Locket, są tu drzwi! Jestem. Siema, tu! Ej, to szukamy klucza. Dobra, otworzymy to. Przykro mi. Nie martw się, spróbujemy cię uratować, tylko uważaj na wenty. Bądź moim bogiem. Dobra, może tutaj zrobić... Flotar? Admiros. No. Nie rób tego. Nie, proszę. No proszę, Admiros, bo ja się boję. Dobra, nie założę na razie. Na razie. To musimy znaleźć klucz. Okej, a wiesz, jak my stąd wyjdziemy? Takie pytanie. No musimy znaleźć też wyjście. A, dobra. No. To jest poziom very hard. Tutaj nic nie widzę. Nie ma nic. Oj. Kurde, kusi mnie ta maska. Nie, no ja ją mam przecież. Ale to bym ciebie zabił i zabrał tą maskę. A czym? Proste. Czym?
Ręką? Ja mam Glocka przy sobie. Ta, o, ta. O, siema. Nie, to nie Max. To jest Max. Ale dobra, no. Tak, też zakładam. Nie, no co ty. Nie, no musimy... Wyłącz to! Ej, chłopaki, cześć, ej, chwila, dajcie mi powiedzieć. Ja się nie przyłączam do waszego złego planu, ja wam zabiję. Ważna informacja, Rocky utknął, trzeba mu otworzyć drzwi. Potrzebujemy kluczy. Kluczy potrzebujemy. Tak. To zużyłem klucz już. Aha! Gdzie jest Rocky? Tutaj. I w lewo. Utknął. I w lewo. Rocky, jesteś tutaj jeszcze? Tu jest. O, patrzcie, tu są drzwi zamknięte. Rocky, co za ciebie? Jestem księdziś kopii. Zostałem zamknięty w kiblu. Chuckers użył jeden klucz na jakieś losowe drzwi. A tutaj te drzwi, co macie przed sobą? Też są lock zamknięte. A czyli dwie pary drzwi musicie. Tak, czyli dwa klucze potrzebujemy, dokładnie. Oh God. Jeden na statku mamy klucz, tylko trzeba znaleźć wejście. Aha, dobra, no ruszamy. To questa. Mamy questa. Wierzę w was. Magiczny faniczek. Dobra. Czy Chucken wziął klucz ze statku, czy znalazł na tym? Znalazł tutaj, jak? Zużył. Okej, okay, to możemy ze statku. Ludzi z Admirosem. O nie, rury. Tak. No, nie. Jeszcze tutaj jest wejście do tunelu kolejnego. O, i tutaj się znaleźliśmy. Jakoś tak. Ale to tu jeszcze coś ma. Tak, i tu już nie szedłem, bo ja się tam zrespiłem w tym rozdrożu takim. Ja pierdzielę, co to ma? Jest ogromne. No i się oddzieliłem. Ja muszę iść zanieść rzeczy. Nie idź tu, nie idź tu, nie idź tu. Tam są rury. Wiem. Myślałem, że jakiś będzie Fire Exit tutaj, dobra. Fire Exit był tam, gdzie otworzyłem drzwi. O, no to ja tam idę. Tu, tam jest ślepy zaułek. A, okej. Musimy uratować Rockiego. No nie, rury jedynie zostają. Nie. Tu jest kula, Magic Eight Ball, tylko trzeba... Ja się nie boję, patrz. Jaki ryzykant, co jest? Ty zaraz spadniesz. Nie spadnę. Musisz przeskoczyć na tą i później na wprost. Ops. No i chyba tutaj tak wygląda, o. Nie, bo tu już nie ma. Tu już nie ma przejścia. Ale dalej jest rura przed tobą, więc jak skoczysz na wprost, to skoczysz na nią. A czemu ja jej nie widzę? No skacz. A możesz mi pokazać, gdzie jest ta rura? No ja ją widzę, czekaj. No ja jej nie widzę. Ja przysięgam, że nie widzę tej rury. Ona jest normalna, tylko musisz przejść, skoczyć sobie teraz. Hopsni. Ale masz tak skoczyć? Hops? Tak, przed siebie, hopsni po prostu, no. Dawaj. Mówiłem, jako... Naprawdę. No. Bo ja ją widzę. Czeka. Pod kątem, mam lepszy monitor. No. I teraz tam na lewo, tam na lewo. A nie idziesz tutaj do mnie? Ja nie dam rady chyba. No jak? Nie, ja cię poprowadzę. Nie dam rady, nie, spadnę, patrz. Dobra, czekaj. Jest proste, skaczesz. No dobra, czekaj. No, dobra. Okej, okay, dobra. Ale... Ale wiesz, że już stąd nie wrócimy, jakby wiesz o tym. Nie wiem, która jest godzina w ogóle? No. Okej, okay, jesteśmy w nieznanym jakimś szambie. Tak. O, poster w szambie leży. O. O Boże, może tu. Ej, może tu będzie wyjście. O nie, nie. Jest klucz. O. Czy chcemy wrócić i uratować Rockiego? Tak, chcemy uratować Rockiego. Czyli musimy znaleźć wyjście, wziąć klucz ze statku, wrócić po Rockiego i go uratować. To jest Idź pierwszy. Dobra. Się źle skończ. Ops. Nie, spokojnie, tutaj możesz zeskoczyć na dół jak coś. Aha. O właśnie. Ja się boję. Ja też się boję. I... Dobra, skaczę. Ta rura jest normalna czy nie? Nie jest normalna. Tutaj musisz skoczyć. Tu jestem. Dobra, siema. Ładnie. Te rury nie są takie straszne. No, one miały być takie slippery, Rocky. Mówiła, nie są slippery. Dobra, to wracamy do Rockiego teraz. Tak, tylko że... Którędy? Tędy? Słyszę szum. Słyszę chłopa... Parzy? Nie wiem. Ktoś powiedział, że parzy? Albo coś... Nie wiem, takie dziwne słowo jakieś. No coś... Jezu, jest tak ciemno. Cieszynkę ma. Oj, niedobrze. Cieszynkę, otwórz mu jedne drzwi. Dziewczynkę ma. Dziewczynkę ma. Od
Dobra, dobra. Otwieram. Jej! Proszę! Czekaj, bo jeszcze długie drzwi. Tak. Dobra, Rocky, mam coś, co cię uratuje. Proszę. Maskę biorę, zakładam. Żegnaj, żegnaj. To tyle, co mogliśmy dla ciebie zrobić. On już jest przegrany. To już jest koniec jego. O, out? Czekaj, ale on nie wyjdzie chyba stamtąd. Czekaj. Przedmiot. Ja mam dziewczynkę teraz! Jaką dziewczynkę masz? O! Dziewczynkę mam! Nie, muszę się ewakuować stąd. Ale nie wiem, gdzie jest wyjście. No to musisz znaleźć, bo ja mam dziewczynkę. Też od Rokiego mi przeszła. Na mnie teraz. Jakaś klątwa dziewczynki? Tak, tak, ona oddycha, bo jak nie masz latarki, to ona się może uczepić. Jezu. Freddy! Freddy! Nie, nie. I Coilhead! Tak. Ja mam czajnik. Ten czajnik mi uratuje. Okej. Okay. Idzie. Idzie. Patrzę na Coilheada. Tam jest Freddy po prawej. Ej, Max, Max jest. Jaki Max? Ta Chucken leży tu. Freddy, Freddy idzie! Oby ciebie zjadł. Idź sobie, Freddy! Wynocha! Spadam stąd. Aha, dziewczynka. Świetnie. Nie, 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 nie. Run, run, run. Wyjście, wyjście. Fire exit, fire exit. Siu! O! 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 Dobra, w którym kierunku teraz? Data chip. O, kaseta. Lore. Give me that. A, to jest jedyne wyjście. Okej, okay, prawdopodobnie Flotar nie żyje, Chucken nie żyje, Rocky założył maskę, Flotar powiedział, że tam leży Max, czyli jestem jedyną ocalałą osobą w tym momencie. Dobra, wszystko w moich rękach. Jak się stąd schodzi? The fuck? Tędy może? Kompletnie nic nie widzę. Tutaj. Drzewo, oho, dobra, będzie... Main entrance, main entrance. Czyli tu i po słupach do statku. Tak, 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 na pewno po słupach do statku. Okej, okay. Jak słyszycie mnie, chłopaki, to ja was wszystkich uratuję. Nie musicie się martwić. O, jaki ładny domek. Sprawdźmy, co jest w środku. Nie ma nic, dobra. Idę dalej. Spokojnie. Dam radę. O! What the fuck? The fuck is this? Close! Close! Szybko, szybko! Close! Ty żyjesz! Tak! Ty nawet nie wiesz, przez co ja przeszedłem. Widziałem, widziałem! Ja miałem i dziewczynkę, i Rokiemu maskę dałem, i Coilheada, i Freddy'ego, i wszystko. Dziewczynę miałeś jeszcze, oj. I ona przeszła z Rokiego, który ją miał, ale otworzyliśmy jedne drzwi i daliśmy Rokiemu maskę, żeby założyć, żeby nie miał dziewczynki, po czym mi się od razu pojawiła. Admiro, ale ty już umarłeś przecież. Przepraszam. Ale Coilhead był, nie gapiłby się, ale by zabił. Sorry. Flotara, jak Flotara by zabił. Jedną łopatę znowu zamówiłem. Ale przeżyłeś czy nie? Ciebie Freddy dorwał, tak? Tak, dorwał. Tak. Nie, nie. Nie wiem w sumie, co mnie finalnie zabiło. Coilhead. Czyli ja się odwróciłem i Coilhead ciebie zaatakował. Tak, oj, czyli ja cię zabiję. Zostawiłeś i powiedziałeś na odchodne, że życzę ci, żeby cię Freddy zabił. Pamiętam to. Jeszcze. Nie powiedziałem tego! Powiedziałeś tak. Nie, na pewno nie. Nie zostawiłeś z dwoma podparami. Kurwa! Freddy działa tak, coś takiego, że jak cię złapie, to przez chwilę cię ciągnie. Jeszcze od razu nie zabije. No, może, można cię uwolnić, ale to druga osoba może uwolnić. Widziałem, jak Chuckena dorwał i go przeciągnął. Nie miałem go jak uratować. Ham! Wow. Zostawił mnie, gnoj! Pięknie. No i witam ponownie. Miałbym tam ze sobą. Mielibyśmy teleport! Ale gdyby mój boombox poszedł ze mną, to bym posiedział z nim. Chcecie lecieć inwersem, lećcie inwersem. Ja i don't care. Chociaż z drugiej strony... Nie, drugi raz ja już nie chcę. Ja już na razie za dużo emocji miałem. Potrzebuję bez światła. I w sumie bez światła dało się. No... Akurat w tym, na tej placówce. Tak, a może tak. Wiesz, będzie jakaś inna taka wartość. Rocky, miałeś ładny horror experience, nie? Bez jaj, no cicho mi z tyłka.
No to ja bym rozważył, kurde, to co ty jesz, skoro ci ciekło. Wow, to musiało być coś mocnego. Co to jest? O god, dobra, idziemy window, panowie. Pierwszy raz tu jestem. Flotar! Flotar, gdzie jest Flotar? Szyby nie ma. A nie, jest. Tu jest. Nie ma. Aha, bo to jakoś tak dziwnie działa. A winda działa tak, że nie widzimy wszystkich playerów. No. A, dobra. Dobra, ale tak zjeżdżamy na dół. Czemu tu gra jakaś muzyka? Witamy w Elce Office, widzę. To jest Elce Office. Co jest, ale czej się? Chłopi się, czej się. Siema. Hello. Hello. Co to są? Co to za miejsce? I to wygląda zbyt dobrze. Pustowowe NTT tu łazi, uważajcie. O! NTT kustomowe, co? Tak, nazywa się Shrimp. Shrimp? To jest krewetka. Raper taki! Raper taki! Oj, przepraszam. Dobrze, dobrze, już. Jest. No, mamy to. Daleka operacja. Słyszałem chrumknięcie takie. No. To nie ja. Dziwne. Ślepy zaułek to jest. To oh, wow. No i dobra. Tu są. A, nie ma drzwi. Warto otwierać te drzwi. Czy to Freddy Fazbear goni mnie wciąż? Czy to Freddy Fazbear? Czy to właśnie on? Tu coś jest. Czy to Freddy Fazbear? Hor. Jest coś. Coś się fancy świeci. Lamp. Fancy. Butelki. O, tu jest jakieś przejście? Czekaj, a ja mogę tak. Zanieść te butelki pod ten. Ja idę w przygodę. Dobra, idziemy? Mhm. Ja mam hands full. Tak, tutaj nic nie ma. Wow. O, to jest moja ulubiona muzyczka. Dobra, tędy można zobaczyć. Ja chciałbym zobaczyć tego nowego potwora. No ja też. Ja w sumie nie chciałbym zobaczyć. Zobaczysz go. Gdzie winda? Na pożarcie. O tutaj, tu tędy. My idziemy dalej, nie idziemy do windy. A gdzie jest winda? Gdzie jest Linda? Linda? Ten aktor? Linda, o! Wow. O, jest coś, przegapiliście. O, Zaperejtus. Nie wiem, czy chcemy brać Zaperejtusa. Chcemy. Toy Cube. Jesz. A to nie jest to, że wybuchnie? Nie. Toalety znalazłem, patrzcie to! O, idę do Toilet Roomsy? Kible. Ty gadasz? Kible Roomsy. Kible Roomsy. Ktoś chce się wysrać? Ej, ja. Jest zamknięty, macie klucz? To coś no, musi być, ostatnia nie? Jest. Sekunda, o, to jest bardzo ważne. Nie polecam otwierać drzwi, w których ja się znajduję. A co, czekaj, czemu? Dobra, no, miałeś rację. Dobra, uspokoiła się. A, drzwi mnie strzasnęły. Ała! Wypuśćcie mnie. No, tylko którędy, bo... Nie czemu nie wzięliście tej tutaj ten coli? Właśnie, czemu zostawiliście rzeczy? Gobisz. Ale nie wzięliście rzeczy. Bottles nie wzięliście, tu są butle, chodźcie. Ja butle. Są butle? Tu. Proszę to zabrać. Dobra, myślałem, że ktoś inny weźmie. I tak mówię, dobra, nie chcę mi się tego nieść. No już nie miał kto, ja mam zajęte ręce. Dobra. Ej, jest przynajmniej klimacie. W tym kierunku jest winda, po lewej, bo widać, że się świeci. Ta latarka i te twoje butelki, jak to się pokuje światło. Du. O! Tutaj? A ja ciekawe jak się światło baguje, jak zatańczę. Czekajcie, sprawdźmy. Jak świeci. Hej, siema! Jezu, się zrespił. Siema. Jest winda. O, cześć Max. A, to nie jest winda. To nie jest winda. To nie jest zła winda. Nawet windy nie przypominało. Nie wiem, gdzie jest winda. Nie, ja wiem. My głęboko idziemy. No, głęboko idziemy. Podoba mi się to. Tu na pewno zaraz będzie winda, taka inna. To będzie potwór. Coś skrza. No. Ale ta lampa mi pół ekranu zastawia. Masakra. Absolute Corp. Painting pode mną, painting. Lory? Ja mam zajęte łapy już. No tutaj chyba nic nie ma? Nie ma. Lory pomidory. Coś jest. O, klucz, biorę. Give me that. Idziemy dalej. Aha, fajnie, że mnie zostawiliście. Dzięki. No nie, no zostawili mnie, niewiarygodne, no nie wierzę w to. Halo chłopaki, gdzie jesteście? No nie, zostawili mnie na pastwę losu. Wyłączę im korki.
słyszałem, słyszałem to, Admirosie! Słyszałem to! Co? Co? Wyłączaj, kur... Dobra, no bo mnie zostawiliście gdzieś na pastwę losu i nie mogę was znaleźć. Oh my god. Chodź, ja wiem, gdzie jest winda. Chodź, Admirosie, ja cię zaprowadzę, chodź. Idę, o. Idę już. Dobra, ja czekam chodź. Tutaj przy... Halo. No jestem! O! Jest! Ej, chłopaki, tędy! To! To! Ej, co ty, cmokasz jak na psa? Ooooo! Wyjście! Tylko to, to może być mymek! Serio? Czakę! Czakę, masz łopatę? O! Magnifying glass! Czakę, masz łopatę? Mam! Walnij te drzwi! Puknij drzwi! Odsuń się, odsuń się, odsuń się! Dobra, dobra! Nie, fuck! Ale fart! Roki gdzieś tam pogada. Kolhela na mnie się. Walnij go. Bezpiecznie. Dobrze. Let's go! Jest, wyjście w końcu. Jest, dobra. Ale, tylko jedno pytanie, gdzie my kuźwa teraz jesteśmy? No, jesteśmy przy tym, Fire Exit. W tym kierunku. No, ale w którym kierunku? Tu i teraz w górę, o. Fire Exitie, bo on pójdzie w tego złego. I tu chodźcie, za mną, bo ja pamiętam. Idę za Admirosem, bo Admiros wie. Admiros jest oświecony. Dobra. Przecież ja nic nie widzę kompletnie. Weź, mi latarka całkowicie padła. O, i tu jest drzewo, i to jest tu, i tu jest ściana. Tu, panowie, tu. O, widzicie, mówiłem, że wiem. Dobra, brawo Admiros. Jest, zrobiłem coś przydatnego. Jesteś najlepszy. Tylko ja kompletnie nic nie widzę. Trochę jego zapadliśmy na śmierć. Oszczędzajcie staminę, mogą być gigant albo pieski już. To powiedział. Aha. No okej, dobra, to ciebie złapię pierwszego. Już jest 15 w sumie. I... Jo! Dobra, ile mamy? Wystarczy, jak tam Rocky Nogi? Żyje jeszcze? Kolchet, on ma maskę. Być może założy maskę ostatecznie. Obserwuj go tutaj. Oho, zbudził się. Nie mów. Moja wina. On się zaśmiał, nie ja. Co teraz? Co robimy? On dyszy i czeka. Podnieśmy ich ciała. Dobra. On może tu wejść w każdej chwili. Nie. Sprawdź, czy Rocky żyje. Jak nie, to lecimy. Nie żyje. Nie, lecimy. Rocky chyba nie żyje. Czekaj. Ale masakra. Ojej. Co? Ojej. Nic. Nie no, Rocky nie żyje. Czekaj. Ciało chce odzyskać Chakena. Chyba się nie udało. Rocky żył? Nie wiem, czy żył, bo ty patrzyłeś na monitor. No, znaczy na ekraniku nic nie widziałem, więc pomyślałem, że nie żyje. Może nie żył już faktycznie. My krzyczymy, żebyście odlatywali, a wy... On jeszcze tutaj przyjdzie! I ciało nasze... nawet. Gdzie krzyczeliście? O Jezu. No, byli się martwi. Byli się martwi, to słuchaj.
Ej, co Rocky, ty wyginałeś, prawda? Jakiś czarodziej, jakiś stary Baba Jaga. Tak, to był Rolling Giant. Ale że akurat do Maxa podbiegł i go zabrał. No, Wilhit, który raz gadał Maxem, zaśmiał się, później Admirosem się zaśmiał i później Maxem coś mówił. Kilka razy wami. Ja nie zdążyłem z tym psem w ogóle, chciałem zamknąć zanim wbiegnie, nie? Kurna. Co to no było cóż, Baba Jaga? No cóż. Ostatnia planeta, panowie. Dinę. O mój Boże. Dobrze, i później Kłota mamy. Dobra. Ja! Kłota. Pamiętajcie, nie zgincie, bo nas zwolnią. Dobra. Mów za dzięki za protipa. Tymczasem ja wchodzę do Inverse Teleporta. Okej, okay, powodzenia. Nie no, żartuję. Ej, dobra, w sumie wejdę. Co może złego się stać? Ej, odpal mi teleporta. I jak się odpala? Tym guziczkiem po zielonym chyba. O, dzięki! O? Dobra, a ty co robisz? Ze mną idziesz? Tak. Nie ryzyku. Amigo? Siema. Siema. W sumie nie ma tragedii, to Luigi Mansion. No. Uważaj, bez bardzo dużo min na podłodze. Gdzie? No, u mnie. A, ja słyszę nawet te miny, wiesz? Tak, one pikają. O, ej, gdzieś powinieneś być blisko, ale nie ma ciebie blisko. Za ścianą, wiesz, bo ja dopiero idę otwieram. A może tu jesteś? Siema. Tu jest działka jak ale to. Zaminowane to jest. No. Oj. A! Uważaj. Ty. Halo? Halo? My się teleportowaliśmy. O, kola. Ty, ale... Admiros, może ty jesteś pode mną? Nie, jestem obok. Jak? Ale ja ciebie nie widzę. No tu patrz, otwieram drzwi i powinieneś być. Ja widzę swoje Rexy. Wiesz co, może faktycznie jesteś pode mną albo nade mną? No, to brzmi jakbyś był... pode mną. Dziwne. O. Ej, czekaj. Siema. Zaskoczyłem przez ten. Tak. Siema. Czyli byłeś nade mną ostatecznie. Tak, byłem nad tobą. Czyli chodźmy na górę chyba? No, możemy. Wiem, gdzie jest fire exit, jak coś. O, tylko nie wiadomo, czy to jest dobry, czy nie fejkowy. No właśnie, no to jest 50% szans. Ha. Tutaj nie. Boję się te miny. O, tu jest, widzisz, patrz. O, to mi właśnie chodziło. No. No ale to wiesz, to jest ryzykowny. No i w sumie nic nie mamy jeszcze. Nie mamy nawet łopaty, żeby mu przywalić to. Oni już? Czekaj, oni... Pasta do zębów. Dobra, gdzie wchodzimy? O, kolejny dzwon. Gdzie? Co idzie? A, nie słyszałem, że coś szło. To moje kroki tylko. Tylko kroki, spokojnie. Oj, coś tu leży, suszarka. Jezu. Oj. Możesz ją wyłączyć? Tak, wyłączyłem. Dobra. Chciałbym ale znaleźć tak wyjście ciemno. Stąd, wiesz? No, przydałoby się. Znaczy, ostatecznie ja zaryzykuję i po prostu użyję tego Fire Exita. Możemy poczekać, aż nas chłopaki uratują. Albo możemy pójść na dół i przeszukać tam, gdzie ja byłem na dole. O, w sumie no, dobry pomysł, tylko... A czekaj. Halo? Oni gdzieś tutaj jestem są. Samym. Panie, weź kielich, bo mamy kolejną rzecz. Golden Cup. Tu jest Fire Exit, tak, dobra, czyli tu. No. Ja bym poszedł tędy, albo i nie tędy, inaczej. W tym kierunku. O. Jest taka podłoga jakby... O, to ślepy zauważ. Nie, to mówiliśmy, oni rozumiem się kręcimy. Dobra, to ty prowadź, ja już nie wiem, gdzie jesteśmy. Dobra, ja wiem, jak stąd wyjść tylko. Z tego miejsca. Okay. Idziesz tędy. Tędy i tędy? Możemy zaryzykować. O, jest obraz nawet. A to nowe miejsce, tu nie byliśmy. No. O, słyszę chyba. Działko! Halo? Tu jesteśmy. Gdzie tu? Co znaczy tu? No tu. To znaczy, że za ścianą. Dobra, oni są pewnie niżej. No, mogą być tam, gdzie ja byłem. Czyli tu. I tu, to są twoje kroki, okej. Okay. I tu patrz, Admiros, patrz. Widzisz mnie? Tak, ale ja schodzę tutaj, nie musisz zeskoczyć. A, no ja zeskoczyłem. A, bo tu są normalnie ten. Okej, okay. Git, żyjemy. Fajnie jest.
Justo. I tu ciebie spotkałem, w tym miejscu. Ja tutaj biegałem na chaos, żeby cię znaleźć. Ojej. No i teraz się odnajdźcie. O, okej, dobra. Chłopaki, pomóżcie. Ej, czekaj. Admiros? No. Czy powiedziałeś, chłopaki, pomóżcie? Tak, bo to Max, dobra, Coilhead do mnie gadał. Tak, to Coilhead nas troluje. No właśnie. Ej, Freddy? Admiros, obróć się. Nie mogę się obrócić. Obróć się, ja patrzę na niego. Sprawdź nasze pomieszczenie, w którym jesteśmy. No widzę. Widzisz, rozumiesz? A, myślałem, że chodzi ci o tą maskę, co leżała. A nie, no jesteśmy i mamy trapa po prostu. Nic nie możemy zrobić. Żegnaj. Nie, no, jesteś pa, pa. Pa, pa, Flotar. Nie ma wyjścia. Nie, no dzięki, no. No, ale no i tak byś skończył, jakbyś skończył. Nie, no spoko, ja rozumiem. Ukróciłem twoje cierpienie po prostu. No, nie, jak zobaczyłem, że weszliśmy do pomieszczenia i nie ma wejścia, to już wiedziałem, że... No, to było... Znaczy, w teorii jeden z nas mógłby przeżyć. Jakbyśmy dobrze się obrócili. O, Max, co jest? Uciekamy, chłopaki, maski założyli, widziałem na kamerach. Wezmą nagle, żeby odlatywać, no to wtedy ucieknę stąd, tak, ale no wolę Kroki tego... coś tam gada sobie. Polo! Chucken i Max mają misję ratunkową. No. Coilheady mieliście, to trzeba je robić. Tak, on specjalnie został, żeby Coilheady odgadniać. Coilhead powiedział Marko! O Boże, dwa Coilheady. No. Czyli ten Coilhead to był blisko wyjścia. Na to wychodzi. Jeszcze założyli maski, tak jak ktoś nie ma powiedział Marko, czajcie? A ty mnie zabiłeś. Okay. Ale moja maska ciebie obrzygała i ty też masz maskę jakby. I oni cię widzieli jako maska chyba. Wow. Rozglądajcie się. Ej, to był ostatni dzień pracy nasz. Oni w pokoju i nie potrafili ogarnąć go, żeby im wyszedł z drzwi i założyli maskę. A ja jednego pilnowałem, co nie? Ale wszystko widział. Poszedł, to się drugi pojawił teraz. Obrywam przy ciebie. Poszedł od Admirosa i Flotara, bo wspaniali. To gdzie oni są teraz, Max? Zaraz sprawdzimy. Wychodzą! Idziemy, dobrze. Nie ma co. Ale są daleko. Poczekaj. Czekaj, musi popatrzeć. Będą bardzo blisko, to odlecimy. Po co? Ewentualnie ich ubijemy, bo mam łopatę. Kurde, nie będę na nich czekał. Wow. Nie dam Chuckenowi. Sobie oni będą latać pół dnia. Nagrania jedną rzecz, a tu już godzina jest. Nie będę na nich czekał, zanim przyjdą. Tepnijmy ich. Podnieś szybkę. Nie mamy jak. To nie jest ten teleport, kuźwa. Aha. Szkoda. Wydałeś na boomboxa, gamoje. No cóż, Admirowie, Marko. No jest jak jest. Nie, Admirowie też. Admiros też, dobra. Admirowie. Admiro założył maskę i mnie zabił. Ej, niemiłe. Uwięził mnie w pokoju bez wyjścia. Nieprawda, uwięził nas Coilhead, a Flotar mówi odwróć się. Ja się odwróciłem, a tam leżała maska, więc ją założyłem. Legalnie. I po prostu miałem Coilheada i Admirosa. Tak. Widziałem. No myśmy nie wyszli z tego. Czekaliśmy przed wyjściem wzrokiem i tego Coilheada żeśmy ten... Przejęli jednego. Czyli byliśmy blisko wyjścia. A Chucken jak poszedł, to drugi Coilhead przyszedł, jak już się zabiliście tam. No i ja musiałem specjalnie biec po Rockiego, ostrzec go przed wami, nie? No cóż. No ale Admiros mnie zdradził, no. A Max, trudno. Ale dziękuję, Max. To czas na powrót do TTT. Coilhead powiedział twoim, jesteś najlepszy. Do mnie. To było takie słodkie. Rocky, weź ten plakat, bo ty tego chyba gościa spotkałeś z tego plakatu właśnie. Jak to się patrzy? Pod G, znaczy pod Q chyba? A, Z. Mhm. O, kojarzy, faktycznie. Nie lubię go. Tego gnoju spotkałeś. Nie lubisz go? On chyba, jak w ciebie wlazł, no to ci chyba głowa wybuchła. Sprzedajemy! Nie, ja sumie, po prostu dedem. Sprzedajemy! Tak jest! Oj! Dobra. Oj, uważaj! A nie da się umrzeć chyba. Da się! A ty chyba raz mówiłeś Marko dzisiaj. Czy nie? Tak? Marko? Tak. Albo ty, albo Admiros. Ja nie mówiłem Marko, na pewno. Ty nie kojarzysz, żebym powiedział Marko. Ja mówiłem. No to twoje poszło jednak. Kurwa. Chwila, nie zbliżajcie się! Czuj się! Ale kubol!
Ajajaj. Jezusie. Ci młodzi nigdy się nie nauczą. Wszystko, no. W tym odcinku było kuba wszystko. Nie, ja nie zapomnę. Kurna, Coilhead gadający do mnie. Ten dziadek, co mnie ubił. No! Jesus. Ghost Girl w kanałach. Dużo się działo, dużo. To. Chyba wszystko, wszystko. Chyba tak. Flotar poszedł poznać szefa. Poszedł prosić o podwyżkę. Właśnie, po podwyżkę. No. Oj, flotar. Patrzcie, zabrakło nam jednego do pięknej kwoty. A nie, to 9575, okej. Okay. I... Lecimy! 10. Let's go! Wow! Nice. 975 kredytów, ja pierdziela. Nie, pieniądze. Poczekajmy pieniądze. Na Flotara, ja muszę zadać mu bardzo ważne pytanie. Dobra. Okay. Jestem potańczą. Dobra. Ja sobie... Halo? Flotar? No. Jeszcze. Jak, załatwiłeś tą podwyżkę? Nie będzie podwyżki. Nie będzie żadnej podwyżki. Kurwa, próbowałem się dogadać. Norma do pięta. God damn it. To był ten odcinek. Było wszystko normalnie i przeżyliśmy. Widzimy się za miesiąc. Roki, nie kupuj więcej boomboxa, w końcu kupimy teleport lepszy. No kurde. Postaram się. Brawo, brawo. Brawo dla was. Tak, brawo. Brawo, panowie, brawo, robota była piękna. Salut. Trzymajcie się, do następnego, nie?